Cześć, to Farrell i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie mecz, jak Panda wbija 1000 puszek na zadymiarzu, który nazywa się Kiełek, oraz zdradzi nam swoją taktykę, jak wbić bardzo łatwo na Kiełku 1000 puszek. Dosłownie kilka minut temu do gry została wprowadzona łatka, która znerfiła totalnie Kiełka i już jego star power nie jest taki mocny. Teraz, kiedy Kiełek rzuci kulą nasion, kiedy ona nie trafi w cel po rozbiciu, jej pole rażenia jest aż o 50% mniejsze. Więc już wcale nie będzie łatwo tak wbić 1000 puszek na tym zadymiarzu. Ale to nieważne, Pandzie się już udało wbić 1000 puszek, więc oczywiście zostawcie łapeczkę w górę dla Pandy, wbijajcie też na jego kanał, do którego link znajdziecie w opisie i strzelcie mu subika. Siemka. I Panda po raz kolejny wbił 1000 puszek na pewnej postaci. Jak widzicie, nie jest to Nita, bo to nie jest Pandy ulubiona postać, a jest to nowa postać. Pochwal się, pochwal się. Moi drodzy, Kiełek, 1004 puszki. Wow! Stary, widzę, że korona ferie ci służą, co? No, dokładnie. Która to jest twoja postać na 30 randze? W sumie już ci powiem. Ja wejdę na twój profil, zadymiarze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, ósma, tak? Tak, wow. I 8-bit na 35. Tak, 8-bit na 35. Wow, no ja jak na razie mam tylko na 30 randze 8-bitowca, a Panda wbił 1004 puszki na sprouciku, Kiełku. Wow, jak zwał, tak zwał. A najśmieszniejsze jest to, moi drodzy, że dosłownie kilka minut temu była aktualizacja, która znerfiła właśnie Kiełka. I powiem ci, Panda, jesteś mega szczęściarzem, bo wbiłeś już 1000 puszek. Aktualnie który jesteś w tabeli wyników? W Polsce chyba 5. miejsce. Sprawdźmy to. Jest Kiełek. I moi drodzy, Panda jest aktualnie 4. Czwarty jesteś, mordeczko. No, czwarty. Przed tobą jest Hardcore, który ci wyprzedza o 60 aż 5 puszek. Ładnie, ładnie. Na jakim trybie? Ile czasu ci to zajęło? No i czy ze znajomy wbijałeś, czy z randomami? Jak to wyglądało? No, Kiełek, nowa postać, więc tam wyszła w piątek chyba, ale święta były, więc zacząłem w sumie nią grać w niedzielę. Znaczy wcześniej coś tam pograłem, ale to wiadomo, tam nie wiem, z 300 pucharków może miałem. Więc od niedzieli do środy, czyli no 4 dni od 0 do 1000. O, no to bardzo ładny wynik. Powiedz mi, miałeś od samego początku już wymaksowanego Kiełka, wszystkie gadżety i star powery, czy jak to wygląda? Wyglądało to tak, że gadżet miałem praktycznie od samego początku. Tam jak wbiłem 800, to chyba już wymaksowałem, żeby mieć gadżet. A star power, no to mi dropnął, można powiedzieć, że na końcówkę wbijania, bo już 960 udało się wbić bez star powera. Potem pootwierałem parę big boxów i właśnie star power wyleciał. No i super, gratuluję. Czyli już masz wszystkie star powery na Kiełku i wszystkie gadżety. Na razie po jednym w sumie, tak? Zostały wprowadzone, tak, do gry. Tak, tak. Okej, okay, dobra. Powiedz mi, najlepiej na jakim trybie ci się wbijało Kiełka? Na Brawl Ballu pewnie. Na Brawl Ballu wbijałem do 800, a potem no to już trochę ciężej z tymi randomami, więc z Bartusem z klanu wbiliśmy na duo. Na duo. Dzisiaj dokończyłeś dobijanie 1000 puszek, tak? Z tego, tak, co rozumiem. Jest. Ok, czyli zdążyłeś przed aktualizacją. Dokładnie. A teraz, moi drodzy, obejrzymy sobie zapis meczu, jak Panda wbija 1000 puszek. O, ta fajna mapka dzisiejsza, na której będziemy grali. Dokładnie. Jak widzimy, Bartusik grał Bu. A Panda, tak, wiadomo, Kiełkiem, normalne. Ten gadżet, znaczy star power, który odblokowałeś na Kiełku, daje to, że jego atak jest większy, kiedy nie trafi w cel, tak? Z tego, co rozumiem. Tak, po odbiciu już właśnie widać tam taką strefę, to kółko takie z liści, które właśnie już zostało aktualnie zmniejszone o 50%, więc wow, teraz jest już dosyć małe. No to czyli co ten star power nowy niby teraz daje? Jest jeszcze... To samo. Jest troszeczkę większy od podstawowego ataku, tak? Troszeczkę? Tak, tak, no troszkę większy. Mhm, w ten sposób. No dobra, kurczę, myślałem, że jakoś to inaczej rozegrają, no ale no trudno, trudno, szkoda, że tak się stało, że te kółko zostało zmniejszone. Nie zdążyłem powbijać puszek, bo ja niestety na święta zrobiłem sobie taki detoksik od komputerów, social mediów. Jak widzicie, no ten gadżet, raczej ten star power był przekozacki. No ale niestety teraz już o połowę mniej bije i za chwileczkę zagramy sobie może Panda takim samym duo, co? Meczyk na tej samej mapie i zobaczymy, jaka jest różnica faktycznie w Kiełku podczas jego ataku. No tutaj jeszcze nas oglądało 12 klanowiczów, więc... Właśnie to widzę. Mega, wow, dużo. Mega dużo. I to o której godzinie graliście? 9? 8? No to z rana już dobijaliśmy, bo tam brakło wieczorem z 50 pucharków czy coś takiego. Aha, w ten sposób. No dobra, dobra. Tutaj jeszcze meteoryty mieliście.
No, powiem ci, że mapa na kiełka nawet ciekawa, no ona nie jest zła. Tutaj Bu dużo ratował ci skórę, ponieważ wziął ten Star Power, gdzie widzi w krzakach. Więc tak kozacko. Jezuniu, jak ty żeś nim ciosał tym kiełkiem, faktycznie ten jego atak, no kurczę, był zdecydowanie za duży. No zobacz co się działo, żeście wyczyścili tak gierkę, że koniec świata. I tutaj moi drodzy, and the winner is Panda i Sprocik 30 rank. Wow, nice. Moi drodzy, lecimy z meczykiem duo z Pandą. Ja sobie wziąłem kiełka, Panda wziął Bu, dzięki któremu będziemy lepiej widzieli w krzaczkach. Tutaj krzaków jest bardzo dużo, tylko że ten mój kiełek jest o wiele, wiele słabszy niż ten, którym Panda grał i wbijał 1000 puszek, ponieważ mam, nie mam gadżetu ani Star Powera. Ok, 1400 bije z podstawowego ataku, więc nie jest najgorzej. Ważne, że ten kiełek jest na 9 poziomie. Jestem mega ciekawy, jakie tutaj są drużyny. Jak będzie Shelly z Bulem, no to będzie ciężko, nie? W duo. Crow, raz. No zobaczmy. Crow, prawie że dwa. Jest Brock gdyby i Crow. Star Power to by dostał. Tak, gdyby Star Power to by dostał, dokładnie. Patrz, ten Brock jeszcze przyjął ładnie. Męczysz tego Crowa? To ci pomogę. Zacznie. Sztosik totalny. O kurde. Też sztosik totalny. Połamali cię w kół. Elo, gościu. 6? 8 już. Ja mam 160 hapsów. Mam 160 hapsów. Jak on cię zobaczył? Też ma ten pewnie Star Power. Tylko, że jego no damage jest, wiesz. Ale rzuciłeś gadżet? Powiem ci, że kurczę. A, obronny gadżet. No dobra, tutaj był gdzieś na dole Brock, wiesz? Tutaj trzeba uważać z tym Crowem. Tak, jest tam, widzisz? To lecimy w niego, on ma 0, ja mam 0. Ten Crow też ma 0. Dostał? Nie, nie dostał chyba. Tak, prawie leżą. Leży. Uciekł Crow. Tak, ale jest Jackie jeszcze do porobienia. Dostaje. Dostaje. Tego Rico odciąłem. Możemy teraz tutaj porobić tego Bu. Albo i nie. Poleci zaraz ult na mnie pewnie. Nie, Panda! Uratuję cię, uratuję cię. Przepraszam. Nie no, gdzie jak? Ten jeszcze gadżet odpalił na koniec, wariacik, ale top 2 i tak, więc GG. Lecimy z kolejnym meczem, nie ma na co czekać, byku. Teraz wygramy. Gdyby to ten. Mam nadzieję. Ten, ile ten Bu razy cię zabił? 2 razy chyba, nie? Więc trochę tych cubów z ciebie ściągnął. No i trzeci na koniec. No widzisz. Dobra, dawaj środek. Mówisz? No dobra. Oj, tam są dwie, to dawaj je, rzucaj. Już rzucam. Ło, nie, bibi! Bibka, dostała. Guma! Prawie guma we mnie wjechała, czujesz to? Nie no, Bu. Widzi mnie, Shelly. Au. Au. Nie! Tu i tu przesrane! Czekam. Dobra, udało się. Czekam na chwilkę tutaj. Czekaj, widź. Na razie. PSZ, Shelly. Tutaj ktoś jest w tych minach, tak! Dobra, zabrali te skrzynki? Jeszcze nie. Okej, idziesz pierwszy. No już zabrał Bull. Kurczę, najgorzej. Dobra, tu mamy tego, bo z strzelką. Dobra, tutaj odciąłem wyjście. Pięknie! Ładnie. Dostał po koźle! Ładnie. Ja myślałem, że ten... O nie! Kiełek! Żyj! Ja myślałem, że ten... Bu idzie od dołu, wiesz, dlatego tam drogę odciąłem. Dobra, tara. Elo ci, wariacie. Szelka. Muszę się schować wyżej. Co się dzieje? Zadyma totalna, stary jest. Crow na 8. Kurczę, boję się, że zacznę atakować. No to... Dobra, dostał. Nie trafiłem. A! 200 HP! Tara leży. Dobra. Twój totem został zniszczony, byku. Wiem, ale mam jeszcze jeden. Dobra. Coś tam się wydarzyło, nie widziałem na końcu ekranu. Dobra. Ten team pad. Kurczę, tu jest Crow. Z Bulem, no nie wierzę. Dobrze. Dobra, musimy się z nimi sfokusować najlepiej na nich. Nie! Yeah! Mój ulcik taki słaby, ale mamy chociaż osłonkę. A! Bul wjeżdża! Nie no, gdzie no, Bul z krukiem. Mega ciężko to wygrać. Ale GG.
Także to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Moi drodzy, wbijajcie do Pandy na kanał. Tam znajdziecie też bardzo ciekawy content z Brawl Starsa. Jeżeli lubicie popatrzeć, jak się profesjonalnie gra w Brawl Stars, no to bardzo was serdecznie zapraszam. Link jest w opisie. My już się z wami dzisiaj żegnamy. Dziękuję ci, Panda, za udzielenie mini wywiadziku. No nie ma za co. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!